Kończy się rok 2011, czas podsumowań. Ze mną Rafał Stec, dziennikarz Gazety Wyborczej i Sport.pl. I powiedz, kto twoim zdaniem był w tym roku najlepszym polskim piłkarzem? Kogoś byś wybrał? Wojtek Szczęsny, robiący karierę w Arsenalu, wielokrotnie najlepszy zawodnik drużyny, nawet w przegranych meczach, czy Robert Lewandowski, bo to jednak strzelec bramek, strzelec ważnych bramek, mistrz Niemiec, mistrz Bundesligi i goniący tam w klasyfikacji strzelców Mario Gomeza i tak dalej, nasza wielka nadzieja na Euro 2012. No ja w tej dwójce zdecydowanie stawiam, stawiam na Roberta Lewandowskiego, dlatego że do wypuszczania przez Polskę klasowych bramkarzy trochę się przyzwyczaiłem i naprawdę my jesteśmy już nawet rozpoznawani za granicą. Ja widziałem kiedyś jako producent znakomitych bramkarzy, ja pamiętam taki tekst w World Soccerze, w którym, którego autor zastanawiał się nad tym, dlaczego Anglicy nie produkują klasowych bramkarzy i wskazywał tam na to, że oni nie są dobrzy w sportach, w których się używa, grach zespołów, w których się używa rąk. Bo ich nie ma na WF-ie, pamiętam ten artykuł. Tak. I właśnie Polacy byli przedstawieni jako taki bardzo dobry producent bramkarzy, dlatego że u nas wiadomo, że my mamy dobrych siatkarzy, dobrych piłkarzy ręcznych. I ja przywykłem do tego, że mamy Boruca, którego się umieszcza nawet czasami w ścisłej czołówce w Europie, że mamy Dudka, który zostaje bohaterem najbardziej niezapomnianego finału Ligi Mistrzów Wszechczasów, że mamy nawet tego Kuszczaka, który kariery wielkiej w Manchesterze nie zrobił, ale przecież czasami tam bronił kilkanaście razy na sezon. Natomiast Robert Lewandowski jest przypadkiem absolutnie osobnym, jest czymś, czego tak naprawdę ja za swojego życia nie pamiętam. Jak sobie chcę wyszukać napastników, którzy tyle znaczyli w Europie, no to mi się kojarzy powiedzmy Krzysztof Warzycha, bo on strzelił gola w półfinale Ligi Mistrzów pamiętnego Ajaxowi, ale on jednak swoje rekordy snajperskie bił przede wszystkim w lidze greckiej, która jest ligą drugorzędną w Europie, a zwłaszcza była wtedy, kiedy on tam szalał. Natomiast Robert Lewandowski jest fenomenem dlatego, że robi, ja mam wrażenie, że on z każdym meczem robi postęp. To znaczy ja mam, bardzo często odnoszę takie wrażenie, że zaczynam patrzeć na Borussię i widzę Roberta Lewandowskiego większego niż w poprzednim meczu i zadziwiające jest to, że on utrzymuje też taką czysto, oprócz tego, że się staje piłkarzem coraz bardziej wszechstronnym, że on utrzymuje skuteczność czysto snajperską na tym samym poziomie w Borussii, który miał w Zniczu Pruszków i w Lechu Poznań. To znaczy on cały czas wspina się w tej hierarchii, wyżej, a nie strzela mniej goli. Nie, w żaden sposób nie przeszkadza mu to, że staje naprzeciwko lepszych obrońców. Ale poczekaj, a nie masz wrażenia, że zawiódł trochę w Lidze Mistrzów, tylko jedna bramka, a zwłaszcza w tym dwumeczu z Arsenalem, gdyby tam błysnął, gdyby tam strzelił gola, to byłby już w notesach czołowych tam, nie wiem, menadżerów Premier League i poszedłby, mógłby pójść tą drogą, co Edin Dzeko, który z Wolfsburgiem strzelał gole na Old Trafford, potem trafił do City, a boję się, że na Wyspach Lewandowski jest jednak cały czas anonimowy. Ale ja cały czas nie twierdzę, że to jest czołowy napastnik w Europie, ja tylko twierdzę, że to jest wyjątkowy polski piłkarz. I rzeczywiście w perspektywie europejskiej, no to on wiele w Lidze Mistrzów nie zrobił. Ale po pierwsze zawiodła cała Borussia, a po drugie, to jednak jak na polski dorobek gol i dwie asysty w tej Lidze Mistrzów. No to przypomnij mi jakiegoś polskiego piłkarza, który miał w grupie gola i dwie asysty. Ja z tego, co pamiętam, to w ogóle polskich piłkarzy, którzy strzelili więcej niż jednego gola w Lidze Mistrzów, to było zaledwie kilku. To był właśnie Warzycha, to był Krzynówek, to był Olisadebe, to jest jednak Nigeryjczyk, czyli mamy Krzynówka, mamy Citkę może, pamiętasz jakiegokolwiek innego? Moim zdaniem nie było ich więcej niż pięciu, więc jak na polskie standardy, to Lewandowski... Olisadebe tam przez chwilę... Wiemy, że już, już strzela gole w Bundeslidze z częstotliwością, jakiej nie miał żaden napastnik w historii. Walczy teraz o tytuł króla strzelców Bundesligi, jest mistrzem tej Bundesligi, ma szansę, żeby obronić ten tytuł. Dla mnie, ja nie widzę właściwie, przede wszystkim też jest wszechstronny, on jest też w czołówce najczęściej faulujących w Bundeslidze, co wynika z tego, że on po prostu walczy, on nie jest brutalem, tylko cały czas walczy, angażuje się, stara się angażować w grę na sporej, na ogromnej części boiska. Ja tak naprawdę
naprawdę nie widzę żadnego powodu, żeby mu cokolwiek wyrzucać. To znaczy, że zawiódł w Lidze Mistrzów. No zawiodła Borussia rzeczywiście, ale pamiętajmy, że on wyjechał w Europę półtora roku temu. Pamiętajmy, że on w wieku 23 lat ma 40 występów w reprezentacji. Bo jeśli tu podnoszę Wojtka Szczęsnego, to też ze względu na to jego charyzmę, taką pozytywną bezczelność, to, że mamy zawodnika, który na przykład oprócz tego, że dobrze broni, to potrafi tak wyjść, tak grać z mediami. Tak? Pamiętasz tą historię, jak poszedł, rozproszył Wayne'a Rooney'a przed rzutem karnym, a potem jeszcze opowiedział mediom, że mógł za to dostać od Anglika w mordę i tak dalej. Wiesz, tu na Twitterze, no, że on jest taki rozpoznawalny, no, na pewno jest bardziej. Na pewno ma większy potencjał gwiazdorski ze względu na swoją osobowość pozaboiskową. Ale właśnie, skoro już o tym mówisz, to chcę przejść do piłkarza, który moim zdaniem, nie wykluczam, że on był najlepszy wśród polskich graczy w roku 2011, bo Szczęsny jest gwiazdą także ze względu na swoją osobowość. Lewandowski dlatego, że zasługuje się w sposób spektakularny, czyli strzelanymi golami. A jest jeszcze piłkarz Łukasz Piszczek, który co prawda końcówkę jesieni ma słabszą, który ostatnio myli się często i w Lidze Mistrzów, i w Bundeslidze, ale na dystansie całego roku to on w hierarchii na swojej pozycji jest wyżej niż Lewandowski i Szczęsny. Bo Szczęsny na pewno nie jest jeszcze w czołowej dziesiątce bramkarzy w Europie. Lewandowski nawet w czołowej dwudziestce nie jest. Tak jak mówisz, że na Wyspach to nie jest jeszcze żadne nazwisko. Natomiast Łukasz Piszczek, biorąc pod uwagę jeszcze to, co się działo w tym roku, czyli że Maicon się często leczył, albo mu się generalnie mniej chciało, bo wiadomo, że on popadł w depresję po odejściu Mourinho, chciał odejść do Realu i, no i to już nie, on nie ma tej mocy, którą miał kiedyś. Biorąc pod uwagę to, że inny prawy obrońca czołowy od wielu lat, Filip Lahm, gra znów cały czas na lewej flance. Jak tak wszystko to przeanalizujemy tą pozycję na tle europejskim, to pod Danim Alveszem jest kilku obrońców, wśród których się znajduje Piszczek i on na pewno w tym roku był w czołowej, nie wiem, siódemce. Zresztą, skoro był wybrany na najlepszego obrońcę Bundesligi, prawego obrońcę Bundesligi w zeszłym sezonie. Skoro jak się zajrzy do rankingów za ten sezon, to też w Bundeslidze jest na pierwszym miejscu wśród prawych obrońców, a to jest trzecia liga w Europie, no to w taki naturalny, automatyczny sposób on w tej hierarchii jest bardzo wysoko. I oczywiście wszyscy znamy jego problemy z grą defensywną, ale to jest bardzo częsta cecha takich ofensywnych, bocznych obrońców. Często właśnie przerobionych ze skrzydłowych czy z napastników, że oni są słabsi w obronie, ale są cenieni bardzo wysoko, bo nadrabiają to wszystko w ofensywie. I nie wiem, co będzie z Piszkiem w przyszłym roku. Ja być może sprzeciętnieję, ale w tym roku on w porównaniu z Lewandowskim czy ze Szczęsnym w swojej konkurencji był wyżej w Europie.